bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Będzie to kolejny vlog związany z tiny house'ami, czyli z malutkimi domkami. Jak widzicie za mną, dzisiaj poświęcimy troszeczkę uwagi temu pięknemu stożkowi, który wybudowali nasi przyjaciele Monika i Michał, których też znacie, część z was zna, ale za chwileczkę o tym. Pod koniec odcinka jeszcze zabierzemy was na takie inne, niecodzienne miejsce do spania. Będzie to domek na drzewie, gdzie spędziliśmy z Kasią bardzo miłą, sympatyczną noc. A to wszystko w ramach współpracy z Aloha Camp. Aloha Camp, czyli portalem do rezerwacji właśnie takich tiny house'ów. Więc jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na wakacje albo szukacie jakiegoś takiego niecodziennego miejsca, w którym na przykład można się oświadczyć albo w którym można spędzić miłą, romantyczną noc lub cały weekend, to wejdźcie sobie na Aloha Camp i tam można wynająć zarówno malutkie domki, jak i miejsca, gdzie można sobie rozbić kampera, rozłożyć namiot, no i miło spędzić czas. Także serdecznie was zachęcam na to, żebyście weszli na stronę alohacamp.com. To jest partner dzisiejszego odcinka, a teraz pokażę wam ten domek, bo on jest przepiękny. Cześć, jesteśmy Monia i Michał i być może nas pamiętacie, ponieważ równo 2 lata temu pokazywaliśmy naszego kampera Fantastic Mr. Vana, którym szykowaliśmy się do podróży po Europie, a dzisiaj pokazujemy wam nasz domek, który wybudowaliśmy, żeby się trochę odciąć od miasta, trochę mieć takie swoje miejsce, do którego zawsze możemy wrócić. Poza zasięgiem, no tu jest bardzo słaby zasięg, nie ma tam telewizji, nie ma internetu, więc takie miejsce otoczone naturą, gdzie faktycznie można się zresetować. Dzielimy się tym miejscem też z innymi, więc jeśli macie ochotę przyjechać i zobaczyć, zaznać tego spokoju, który tutaj mamy, zapraszamy do nas. Znajdziecie nas na Instagramie jako Mała Ziemia, a zarezerwujecie u nas nocleg na Aloha Camp. Pomysł na nasz domek zaczął się w Hiszpanii, czy powstał w Hiszpanii. Podróżowaliśmy Fantastikiem naszym, Fantastic Mr. Van. Byliśmy tam na zimę i chyba ta zima spowodowała, że zaczęliśmy przeglądać Pinteresta głównie i oglądać różne fajne domki. No i pierwotnie domek miał wybudować Michał swoimi rękami. On miał wyglądać trochę inaczej, trochę mniej dokładnie, trochę mniej profesjonalnie, no ale finalnie zbudowaliśmy go z ekipą, stworzyliśmy z tego jakiś tam biznes mały. I tak pomysł nam zakiełkował jeszcze w Hiszpanii, w podróży. Jesteśmy teraz na ziemi, którą szczęśliwie dostaliśmy od rodziców Moni. No i na niej postawiliśmy ten domek. On ma powierzchnię 30 metrów, więc wystarczyło go zgłosić. Nie trzeba było zdobywać pozwolenia na budowę. Kochamy ten kształt, kochamy drewno w połączeniu z tym takim szarym, srebrnym kolorem. To jest nam idealnie. Punktem numer jeden było znalezienie wykonawcy. Szukaliśmy długo, bardzo długo. Większość była za drogich, albo nie mieli terminu, bo już była wiosna. Finalnie udało nam się znaleźć kogoś, to już był listopad, budowa ruszyła 1 grudnia, z początku wszystko było ok, byliśmy bardzo zadowoleni z całego procesu, no ale z czasem tutaj był problem z drogą, musieliśmy zdobyć drogę, co było ogromnym kosztem. Tutaj czekaliśmy na drewno, więc się coś tam przeciągnęło. Jakby suma takich małych rzeczy, małych problemów sprawiła, że budowa się przeciągnęła chyba o 2 miesiące. Trzy. W listopadzie się rozpoczęła na samym początku, a skończyliśmy ją jakoś tak pod koniec maja. 5 miesięcy. No. 5 miesięcy z hakiem. 5 miesięcy z hakiem. Niektórzy mówią, że to dużo, niektórzy mówią, że to mało. I dla nas chyba
Dla nas to dużo, dlatego że obiecywali nam, że max 2 miesiące, no więc to się nie dwukrotnie, a ponad dwukrotnie przeciągnęło, dlatego myśleliśmy, że to jednak krócej potrwa, ale to tak z perspektywy tego, ile trwają budowy, no to może nie tak strasznie. Pierwsza rzecz, którą kupiliśmy do tego domku, byliśmy w Barcelonie i się zakochaliśmy w tej oto lampie. What? Mamy tutaj ponad 2 hektary ziemi. One są w takim dosyć wąskim, długim pasku, ponieważ to jest ziemia rolna tak naprawdę, więc tak te ziemie są sprzedawane i tak pocięte na takie długie pasy, ale jest bardzo duża i jest duża przestrzeń dookoła i żadnego domu nie widać i można pójść na spacer po tej naszej ziemi, także jest naprawdę wspaniale. Jest dużo dzikich zwierząt, mamy sarny, lisy, łosie i jest tutaj to naprawdę bogactwo przyrody. I okolica jest wspaniała, bo to jest zaledwie 50 minut od Warszawy. W otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, także 10 minut spacerkiem jesteśmy w środku pięknej puszczy. Sam domek to jest nowoczesna wersja Birdy z wielkim przeszkleniem z przodu. Na tym nam zależało, żeby było bardzo jasno i wielkie okna. Pierwotnie myśleliśmy o kilku domkach, ale skończyło się na razie na jednym, też bo budżetowo nas przerósł, ale zamiast tego postawiliśmy saunę obok domku. Głównie na te chłodniejsze dni, ale zawsze można się ogrzać. W saunie jest też okno. Sam domek ma 30 metrów kwadratowych w podstawie plus taras. W domku mamy łazienkę z prysznicem, dosyć dużą tą łazienkę w końcu nam wyszła, oraz antresola, na której znajduje się łóżko i sypialnia. Witamy w naszej sypialni na antresoli. Mamy tutaj bardzo wygodne łóżko z widokiem na samą naturę. Pod łóżkiem mamy takie obszerne szuflady, w razie czego jakby ktoś miał dużo bagażu. I największy problem z tym łóżkiem jest ścielenie go, ponieważ ścieli się go z tej strony i bardzo ciężko wszystko tam ładnie ułożyć. Więc ono wygląda czasami na mało pościelone, ale bardzo fajnie się tutaj śpi. Dla gości przygotowaliśmy saunę. Mamy taki mały, przenośny piec do pizzy, opalany drewnem. Mamy grilla, mamy hamak, mamy gry, bule, badminton, linę do chodzenia. Naprawdę tak chcieliśmy, żeby tu było coś więcej. Więc jest dużo gier, dużo książek. Tak, bo przyjeżdżanie do takiego miejsca i oglądanie Netflixa, chyba nie o to chodzi. Jak widzicie, wróciłem już do vana i muszę wam powiedzieć, że mam takie kilka przemyśleń po tym, co zobaczyłem przed chwileczką. Przede wszystkim cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z Moniką i Michałem, których znamy z wanturów i podróżowaliśmy razem po Portugalii. I Michał i Monika poszli w tą drogę, którą my też idziemy, bo po podróżowaniu w vanie myślimy o tym, żeby wybudować sobie taki mały tiny house i bardzo byłem ciekaw, jak to wyglądało od kuchni. No i jak słyszeliście, nie było tak lekko i tak różowo, jakby się mogło wydawać, bo pojawiły się trudności, pojawiły się opóźnienia, pojawiły się dodatkowe koszty i to wszystko nie było takie piękne i ładne jak na filmach i na Pinterestie, więc to jest dla nas też taka cenna informacja, żeby mieć w tyle głowy zaplanowane problemy, że po prostu jeżeli się zdecydujemy na taki właśnie tiny house, to mogą się pojawić jakieś trudności i na pewno te trudności się pojawią i tak ich nie przewidzimy wszystkich, więc to jest taka cenna lekcja i taka może wydaje mi się lekcja pokory, że to nie wszystko się da przewidzieć, zwłaszcza w tych czasach.
A teraz przeskakujemy spod Warszawy do Kazimierza Dolnego, gdzie czeka na nas domek na drzewie. Także jedziemy. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Kazimierzu Dolnym. Przyjechaliśmy tutaj, żeby spędzić noc w domku na drzewie. Spełni się tym samym jedno z naszych dziecięcych marzeń. Ja zawsze i Kasia również marzyliśmy o tym, żeby móc spać na drzewie. Ja kiedyś miałem taki domek zrobiony przez mojego ojca, taki no dosyć duży nawet to był domek na drzewie, ale nigdy w nim nie spałem, ponieważ bałem się, że coś mi się stanie, bałem się zimna i robaków i tak dalej, więc po prostu to marzenie zostało odłożone na później i szczerze powiedziawszy to nie przypuszczałem, że kiedykolwiek uda mi się je zrealizować. Za tym domem jest tam taki malutki lasek, w którym jest zrobiony dom na drzewie, w sensie, może to jest to tiny house, ale jest to po prostu domek, który mnie zaskoczył swoją wielkością. Ale może dosyć gadania, pokażę wam teraz, jak to wygląda. Dom jest przytwierdzony do dwóch drzew, natomiast no cała jego masa się opiera na czterech takich porządnych balach, które są wbite do ziemi. I o dziwo, jest tutaj bardzo dużo miejsca jak na domek na drzewie. Ja myślałem, że to będzie po prostu materac na dom w takim jakimś szałasie, a tu proszę bardzo, Kasia, miejsce wypoczynkowe. Czekajcie dalej, tutaj jest w ogóle łazienka, nie przypuszczałem, jestem w szoku. Łazienka na górze, jesteśmy cały czas w tym domku. Bardzo ładna umywalka, o Jezu! Co to w ogóle za przedziwne rozwiązanie? Widziałaś tą toaletę? Nie. Ha, fajne. Prysznic, normalnie kabina prysznicowa i kuchnia, gdzie można sobie przygotować jakieś, nie wiem, kawkę, tosta, coś ugotować, jest też lodówka. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie się śpi, to śpi się na górze, ale zdejmę buty. I jesteśmy w sypialni. Sypialnia, jak widzicie, składa się z podwójnego materaca. Bardzo wygodny. Ale to jest fajne też w tym wszystkim, jest to, że jesteśmy no, na drzewie. I jak się otworzy okno, to kto wie, może jakiś ptaszek tutaj wleci, bo możemy sięgnąć normalnie po liście. Jesteśmy no, na drzewie. Ale fajnie. Super to jest, super doświadczenie. Mam nadzieję, że będą tu śpiewać ptaszki dzisiaj w nocy. No i pierwsza noc w domku na drzewie za nami. Bardzo przyjemnie mi się spało. Kasi również. Spaliśmy przy zamkniętym co prawda oknie, ale troszeczkę było słychać te ptaszki. Natomiast dzisiaj rano, jak już otworzyliśmy drzwi i okna, no to te ptaki po prostu mam wrażenie, że no śpi się w lesie po prostu. Rano pani do nas zapukała, pani tutaj się opiekuje tym miejscem i zostawiła nam pod drzwiami koszyk. Kosz pełen śniadaniowych przekąsek, także teraz od razu będziemy jedli, a potem kontynuowali tego vloga i kontynuowali ten dzień.
Pobyt w domku na drzewie to był nasz ostatni pobyt w tiny house'ie, jak widzicie zupełnie innym, bardzo nietypowym i przepięknym. Tym samym kończy się nasza przygoda ze zwiedzaniem, oglądaniem takich miejsc. Chcielibyśmy na koniec bardzo serdecznie podziękować Aloha Camp, która pomogła nam w organizacji właśnie takiej podróży i takiego zwiedzania i takiego poznawania Polski, a także pomogła nam w przyglądnięciu się tym właśnie małym formom mieszkalnym. Jestem bardzo ciekawa, który wam się najbardziej podobał domek, co was zdziwiło, co was zaskoczyło. Dla nas no, była to naprawdę niezwykle ciekawa przygoda. Przede wszystkim przyglądaliśmy się tym wszystkim konstrukcjom. Powoli w naszej głowie rodzą się pomysły i mamy mnóstwo inspiracji, więc dla nas było to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące doświadczenie. To, co także mnie urzekło i co bardzo mnie cieszy, to to, że jeszcze mocniej utwierdziliśmy się w tym przeświadczeniu, że Polska jest warta odkrywania, że w Polsce kryją się niezwykłe perełeczki i są to zarówno właśnie takie miejsca w naturze, jak i właśnie te przeciekawe domki, bo to, co było dla mnie fantastyczne, to to, że nie trzeba właśnie mieć kampera, żeby móc być bardzo, bardzo blisko przyrody i wypocząć i naładować baterie. Także jeszcze chętniej właśnie ruszamy teraz w dalszą podróż już naszym kamperem po Polsce. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za obecność, za waszą aktywność, za wszystkie komentarze. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie nam łapkę w górę. No i napiszcie, co wam się najbardziej podobało podczas tej naszej kilkutygodniowej przygody z małymi domkami. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy, życzymy cudownego weekendu, odpoczywajcie. Hej!